można pomóc innym ludziom. 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 14 stycznia 2018 roku. Oj, się będzie działo. Siema! Siema! Czy przygotowani jesteście do biegu? Nie. Nie. Okej, okay, ale to nie przeszkadza, ponieważ biegniecie w słusznej sprawie. Liczą się, że tak powiem, cel, a nie... A nie udział? Nie, udział się liczy, nie. Powiedzcie, jak przygotowania do biegu? Cały czas jesteśmy gotowi, a szczególnie wtedy, kiedy służymy innym, by zdrowo im się żyło. A dziewczyny, a wy skąd jesteście? Mówianki. Nowy Dwór Mazowiecki. To daleko. I chciało wam się tu dzisiaj przybiec, żeby pobiec w słusznej sprawie? Tak, nie mogłyśmy się doczekać. Nie mogłyście się doczekać. Powiedzcie, co was skłoniło do tego, żeby pobiec z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy? Może mama? Pomoc dzieciom. Pomoc dzieciom. Tak. Czy często trenujecie wszyscy razem rodzinne biegi? Tak. Słuchajcie, to życzę wam wspaniałego startu i bardzo dobrych czasów. To jest wspaniałe, że całe rodziny biegają w tak słusznej sprawie. Czy ty może będziesz zaraz tutaj biegł? Tak, jak najbardziej. A w jakiej sprawie biegniesz, powiedz? No jak to w jakiej? No przecież pomagamy w leczeniu cukrzycy i pomagamy leczyć noworodki, halo. Tutaj widzę piękną, zakochaną, młodą parę. Słuchajcie, co dzisiaj tutaj robicie pod Pałacem Kultury, pod tą sceną Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Będziemy biegli w tym biegu. Lubimy biegać, lubimy pomagać, a to świetne połączenie, dlatego tu jesteśmy. Słuchajcie, a nie jest wam zimno, bo dzisiaj jest minus 5? Trzeba troszkę poskakać i będzie ciepło. Halo, halo, dzień dobry, witamy pana. Cóż za piękna stylizacja, wow, jaki kapelusz. Co? Razy biegłem. To dlatego taki kapelusz. Z kapeluszem zawsze biegnę. Za każdym razem. Cudownie. 12 razy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z pierwszego biegu do dzisiejszego biegu za każdym razem biegłem. Pry kogo ja tu widzę? Wow! Jacy jesteście piękni i kolorowi. Słuchajcie, najpierw podstawowe pytanie. Co wy tutaj w ogóle robicie pod Pałacem Kultury? Bo my tak, przede wszystkim będziemy biec, będziemy wspierać orkiestrę WOŚP, a po raz kolejny świętujemy urodziny akurat 18 syna. Twojego syna gdzie, jak ty sama masz 18? A może mu 100 lat zaśpiewamy. No, a właśnie, tak! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. A kto? Krzysiek! Krzysztof, biegacz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czy ty będziesz biegł w takim stroju, powiedz? Oczywiście, dzisiaj biegniemy po połowie, ja 2,5 kilometra, kolega 2,5 kilometra, jakoś damy rady na pewno. Aha, kolega, a jak ma kolega na imię? Felix. A ty? Ja Mateusz. Dla znajomych Felek. Dla znajomych Felek. Co tutaj się dzieje? Czy tutaj... Co się... Proszę opowiedzieć, co tutaj się stało? Co jest w nogę? Jestem po operacji kolana, miałam robioną rekonstrukcję więzadła krzyżowego. No i aktualnie nie mogę jeszcze biegać, więc stwierdziłam, że przejadę to na wózku. Jak masz na imię, powiedz? Dominika. Dominika, no pełen podziw, że pomimo tak niesprzyjających okoliczności będziesz tutaj w słusznej sprawie z nami jechać, bo tak mogę powiedzieć. Witaj, Albin, cześć, słuchaj, z kim ty tu dzisiaj jesteś? Z synem Erykiem i z najlepszym kolegą Piotrusiem. Z najlepszym kolegą i z synem Erykiem. No, syn Eryk to już tutaj taki... Dogania tatę. Tak jest. Słuchajcie, no ja was mam akurat na fejsie, więc ja widzę, że wy biegacie chyba cały rok. Czy czasem chodzicie do pracy oprócz biegów? Coś robicie? No zaraz po pracy od razu bieg. Zaraz po pracy od razu bieg. Słuchajcie, co tutaj robi ten piękny pies i jak się wabi? Rogo nazywa się i będzie biegał. Będzie biegał, a piękna właścicielka, jak ma na imię? Wiktoria. Wiktoria. Wiktoria i Rogo. Słuchajcie, skąd pomysł, żeby biegać razem z taką wspaniałą... Jej. Biegamy oczywiście, bo jest Wielka Orkiestra. To jego jest pierwsza impreza. Także cieszymy się i trochę panikuję, myślę, ale po prostu biegamy dla zdrowia. Chłopaki, co tutaj robicie? Ogrzewamy się, biegniemy. Biegniecie. Słuchajcie, czy taka muzyka dodaje trochę energii i poweru? Bo... Jasne, że tak. Ja mam swoją. Ty
Kochani, dlaczego tutaj jesteście i biegniecie w jakiej sprawie? Żeby pomagać innym. Lubimy biegać, a można to zrobić przynajmniej dla kogoś. Słuchajcie, chylę czoła. Jesteście wspaniali, wyluzowani, wysportowani i jeszcze biegniecie w słusznej sprawie. Piąteczka, biegnę z wami, dobra. Słuchajcie, właśnie trwa rozgrzewka przed biegiem. 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I wszyscy robią bociana. Zobaczcie, jakie szaleństwo. I wystartowali, pobiegli, pojechali na wózkach, proszę bardzo. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 26 finał. Tak, powodzenia na trasie. Czego nie można się od niej dowiedzieć? Dialog był pełny, trzeba dusz dwóch. A życia bacik nie daje nam tchu. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Breci. Na myśl o wieczorze nie mogę usiedzieć. Będzie pięknie i miło ogromnie. Niezbyt cnotliwie, niezbyt skromnie. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Nie mów, że nic.